Ja kieruję bardzo dużą placówką, ponieważ to jest ponad 80 osób. To jest cała drużyna. To są nauczyciele, pracownicy pedagogiczni, ale równie ważna jest administracja i obsługa. I to, co zawiera się w słowie drużynowość, jest najważniejsze. W tych trudnych czasach dla edukacji nauczyciel powinien być przez dyrektora doceniony, a szkoła powinna być takim miejscem, gdzie on przychodzi nie tylko do pracy, ale także, żeby spotkać się z życzliwymi mu ludźmi, także z dyrekcją. Żyjemy w określonym tu i teraz. To jest tak, że najpierw zostaliśmy pokiereszowani przez pandemię i nagle wrzuceni przed ekrany komputerów i laptopów. Teraz doświadczenia wojny w Ukrainie, więc to docenienie i przede wszystkim dbanie o własny dobrostan, jakkolwiek to brzmi teraz, jest chyba najistotniejsze w szkole, żeby móc pracować z młodymi ludźmi i żeby trzeba samemu płonąć, żeby zapalić tych innych. Przede wszystkim to jest zadanie dla wielu grup społecznych, od rządu począwszy, który powinien zadbać o to, żeby nauczyciele otrzymywali godziwe wynagrodzenie, poprzez całe społeczeństwo, a społeczeństwo poglądy kształtują często media, więc tutaj jest duże zadanie też dla mediów, żeby przedstawiały pracę nauczycieli w pozytywnym świetle, bo w ostatnich latach różnie z tym bywało i to wpływa właśnie na ten spadek autorytetu. Zawód nauczyciela to jest na tyle ważna dla kraju, dla rozwoju społecznego dziedzina życia i taki zawód, który powinno się większym otaczać szacunkiem, ochroną, autorytetem. Taka jest rola dyrektora, żeby nauczycieli wspierać, pomagać, czasami czegoś oczekiwać. My w bieżącym roku wdrażamy pilotażowo taki projekt pod nazwą Szkoła bez ocen, gdzie zrezygnowaliśmy ze stawiania w ocenianiu bieżącym ocen w postaci cyfrowej. Chcemy udzielać uczniom informacji zwrotnej, zachęcać ich do nauki, a nie demobilizować. Zawsze dziękuję. Proszę o dobrą pracę, rzetelną pracę, bo przecież robimy to dla dobra lubuskich uczniów. Ale też dziękuję, gratuluję tym wszystkim odznaczonym, którym dzisiaj będziemy wręczać odznaczenia, nagrody. Więc jest to też taka forma podziękowania. To święto dzisiaj to nie jest tylko święto nauczycieli. Święto, które mamy dzisiaj, jest świętem Dniem Edukacji Narodowej, więc wszystkich dzieci, nauczycieli, wszystkich związanych ze oświatą. My mówimy tutaj o nauczycielach, ale mówimy też o pracownikach niepedagogicznych, więc myślimy o nich wszystkich i zmiany, które są wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki właśnie są zmianami, które mają doprowadzić do tego, żeby podnieść rangę zawodu nauczyciela, żeby też dowartościować finansowo i zachęcić do tego, żeby nauczyciele przychodzili do zawodu, a ci, którzy mogą, zostali w zawodzie. Ja bym, żeby mieli swobodny wybór, żeby kierowali się wartościami, uczyli dzieci i młodzież wolności wyboru, wolności decydowania o sobie, ale też empatii, tolerancji, żeby polska szkoła była szkołą bardzo przyjazną zarówno dzieciom, ale też nauczycielom. A myślę, że gorzowscy, lubuscy nauczyciele tacy są i tylko trzymam gorąco za nich kciuki, żeby w tym trudnym czasie nie myśleli o tym, że trzeba zapewnić węgiel do szkoły, tylko po prostu myśleli o tym, żeby przekazać jak najlepsze i najbardziej wartościowe treści dla swoich uczniów. Podniesienie prestiżu to jest też danie godnych zarobków za ich wykonywaną pracę. Oni muszą się czuć dowartościowani, muszą się czuć potrzebni i muszą się czuć szanowani. A przykład idzie z góry, jeśli władza nie szanuje nauczycieli, to później tak jest. Więc ja życzę tego szacunku i tak jak powiedziałam, godnego wynagrodzenia.